Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Mówimy o sterydach? Nie, o dopingu. Doping kibicu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy doping. Dokładnie tak. Widzisz? No i się spociłem się, Monika. To te twoje feromony chyba. Hej, Wiki Okańda, kanału Najlepsza Polska Dziennikarka. Jesteśmy po pierwszej edycji Move Federation. Jest ze mną Jakub Patecki. Cześć. Cześć, cześć, witam serdecznie. Jak humor? Jesteś z siebie zadowolony? Wiadomo, że można było lepiej, ale uważam, że jako kolektyw, jako cała drużyna powinniśmy być zadowoleni. Daliśmy z siebie naprawdę bardzo dużo. Krew została na boisku, na korkach przeciwników. No, rany wojenne są, także to, co wymagałem od swojej drużyny, żeby po prostu dała z siebie 100%, zostało spełnione. Jesteśmy zadowoleni. No, kurde, no właśnie nie wszyscy, ale powinni być zadowoleni, bo zrobili fajnie. Fajną robotę. A ktoś z was jest niezadowolony? Kurczę, no wiadomo, że są to osoby o wielkich ambicjach, ale no myślę, że nie ma co zdradzać. Też kto się domyśla, możecie pisać w komentarzu. Kto myślicie, że uważa, że mógłby dać lepszy mecz? Piszcie w komentarzu. Zaskoczył cię ktoś z przeciwników? Tak. Ogólnie Ostry świetnie gra. Justek, w ogóle cała drużyna Boxdela mnie zaskoczyła, że rzeczywiście bardzo fajny mecz zagraliśmy. Wiadomo, że tam czasami było trochę przepychanek, ale tak naprawdę sportowo. I wydaje mi się, że rzeczywiście Ostry zadziwił, prawda? Już wczoraj, jak były te przymiarki i z Tyburskim właśnie Pawłem, tak? To, tak, Paweł. No, z wielkim gigantem, czadem dawał mu radę, także Ostry, kurde, zajebiście. A jak oceniasz całą organizację, event? Fajnie. Kurczę, szkoda, bo zabrakło pizzy i musieliśmy się dopytywać o te pizze, ale overall bardzo fajnie. Wydaje mi się, że też bierzmy pod uwagę, że to jest ich pierwsza gala, tak? Jak na to, że to jest pierwsza gala, to mega wysoki poziom. No i co? Podobało mi się, liczę na kolejne takie gale, edycje. Będziemy mogli cię zobaczyć w kolejnych? Kurczę, to zależy, czy przyjmą naszą drużynę, czy będą chcieli, czy też moja drużyna, w sumie nie wiem, nie pytałem się, ale mi się wydaje, że fajna zabawa, nie? No. Też uważam, że bardzo pozytywnie, bo nie ma tej agresji, powiedzmy, co w freak fightach i przez to wszyscy tutaj jesteście tacy uśmiechnięci, aż miło się tutaj przebywa. Nie wiem, czy też to odczułeś? Odczułem, ale nie wiem, czy chodziłaś czasami tam za kulisami, bo jednak... A co tam? Tam większe jednak nerwy? No, tam ewidentnie to jest sport, tak, że wiadomo, że emocje towarzyszą i czasami pewnie ktoś powie za dużo, później może tego żałować, ale jeżeli mam być szczery, no to wiadomo, bardzo fajnie, też dzieciaki są na trybunach, musimy mieć to na myśli i tam starać się pokazywać naszą lepszą stronę. A jakoś specjalnie się przygotowywałeś, czy miałeś już jakieś swoje umiejętności piłkarskie i po prostu tylko je nam zaprezentowałeś? Nie, właśnie nie miałem przy umiejętności. Powiedzmy szczerze, przygotowywaliśmy się całkiem średnio, ponieważ mieliśmy 3 treningi. Teraz po tym, jak, prawda, się zaangażowaliśmy i okazało się, że było bardzo fajnie, to pewnie byśmy chcieli trochę cofnąć czas i jeszcze więcej podziałać, ale no, jak będą kolejne gale i jakoś będzie opcja zagrania, to na pewno wydaje mi się, że ja i moi ziomale będą chcieli się bardziej przygotować i rzeczywiście przytrenować. A czy będziesz kibicował Polakom na mundialu? Jesteś fanem piłki? Właśnie... Chciałem powiedzieć, że tak i że będę kibicował, ale trochę mi wstyd, ponieważ miałem wcześniej wywiad z EBEB i się dowiedziałem, że jutro się w ogóle zaczyna mundial, nie? I też nie wiem, z kim Polska jest w grupie, i nie, no, a mniejsza z tym. To, ale kibicuję oczywiście, nie? Tylko ja raczej taki, żeby piwko wypić w barze z ziomalami, usiąść, nie? Wychillować się. Powiedz mi, co uważasz o tym, że w Katarze, tam gdzie właśnie rozgrywa się mundial, jest kategoryczny zakaz picia alkoholu, w tym piwa, na wszystkich stadionach. Co ty uważasz? Kurczę, ciekawe pytanie, nie? Ogólnie uważam, że alkohol jest overrated i rzeczywiście spoko. Powinni inne używki dać dozwolone, to myślę, żeby ludzie przymknęli oko na to piwko. Ale, no ciekawe, na pewno mądrzejsi ludzie ode mnie się wypowiadają na ten temat i
nie jestem aż tak głęboko, żeby się rzeczywiście wypowiedzieć, ale no jestem ciekaw, jak to wyjdzie, prawda? Bo to nie tylko jest jedna taka, jak to można powiedzieć, nie jeden taki dysonans związany z tymi igrzyskami, nie? I wydaje mi się, że akurat to piwko to jest taki najmniejszy problem, który tam akurat wystąpił, prawda? Tematycznie nawiązałam do tego, co powiedziałeś, że ty lubisz obejrzeć mecz przy piwku, dlatego pytam o piwko. Aha, no o piwko. A co generalnie uważasz o tym, że w takim miejscu jest mundial? Kurczę, no wracając, trudne pytanie, nie? Naprawdę trudne pytanie i nie chciałbym siebie zbłaźnić, musiałbym doczytać więcej, ale no wydaje mi się, że coś tam jest nie tak, prawda? Zdecydowanie, jak się widzi tam statystyki jakieś, ja też nie wiem, czy nie są przekłamane, czy nie, ale jeżeli się widzi statystyki, jeżeli to jest prawda, no to moim zdaniem siara, nie? Trochę średnio to wyszło. Ale tak naprawdę nie wiem i to mogę mówić fake newsy, dlatego zawsze sprawdzajcie źródło 3 razy. Znany jesteś z podróży, a czy kiedykolwiek byłeś w Katarze? Nie byłem. Nie byłem jeszcze nigdy, ale wydaje mi się, że czemu nie? Warto kiedyś się przejechać. Ale myślę, że nie teraz na mundial. Nie, to. A jakie są twoje plany na najbliższe podróże? O, dobre pytanie. Wydaje mi się, że chciałbym sobie zrobić jakąś jedną dłuższą podróż. Wydaje mi się, że to jest takie fajne i lubię rzeczywiście czuć ten taki, powiedzmy, dyskomfort związany z tym, że jestem z dala od domu. Podoba mi się to i to pewnie jakaś... Takie wychodzenie z własnej strefy komfortu, takie poznawanie trochę siebie. Oczywiście, że tak. Jest super kanał na amerykańskim YouTubie, nazywa się Yes Theory i oni mają swoje motto Seek Discomfort, ogólnie polecam wszystkim. I wydaje mi się, że można powiedzieć, uodparnia i tworzy naszą zbroję na naszym ciele, jeżeli rzeczywiście wychodzimy z tej strefy komfortu i staramy się troszeczkę przełamywać te nasze słabości. A myślisz, że każda podróż cię czegoś uczy, czy jednak jak już któryś raz jesteś w tym samym miejscu, to nie robi to na tobie większego wrażenia? Kurczę, raczej staram się nie podróżować to samo miejsce, chociaż rzeczywiście zdarzyło się, ale to nie jest... No, staram się wybierać nowe miejsca, ale odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że serio każda podróż uczy, nie? Jak gdyby twój mózg musi być taki wytężony, musisz myśleć o wielu czynnikach i brać pod uwagę właśnie wiele różnych rzeczy, różnice kulturowe, bla, bla, bla. Także każda podróż uczy, nie? A jest jakaś podróż, którą źle wspominasz? No, są podróże, inaczej, są podróże, które, właśnie nie, w sumie nie były jakieś eventy na tych podróżach, które rzeczywiście były niefortunne, ale raczej każdą podróż wspominam dobrze i nawet jeżeli coś tam nie poszło po myśli albo coś się wykrzaczyło, czy byłem może w jakiejś niezbyt komfortowej sytuacji, to jednak zawsze można wyciągnąć jakieś, no dokładnie. No, ale na pewno była jakaś, nie wiem, niemiła historia, coś złego się stało. Uchyl nam rąbka tajemnicy. Kurczę, no może rzeczywiście... Pierwsze ci przychodzi na myśl, jak o to pytam. Mogę... dużo było. W ogóle właśnie teraz się zastanawiam, nie że teraz, ale już się wcześniej zastanawiałem, bo rzeczywiście jest całkiem sporo materiałów, których nie mogę opublikować na YouTube, bo po prostu no, są może zbyt drastyczne niektóre rzeczy, ale rzeczywiście jak się podróżuje na przykład w Afryce, w Kapsztadzie, to jest tam 8 najniebezpieczniejsze miasto i rzeczywiście tam bardzo dużo osób ginie dziennie. Tam miałem taką sytuację, że właśnie taką nie za fajną sytuację widziałem, albo jak byłem w Wietnamie też, ludzie jeżdżą na skuterach bez kasku i w Tajlandii i byłem w takim miejscu i widziałem też no, niefajne rzeczy, ale wydaje mi się, że to nie ma co się też skupiać na tych najgorszych, tylko na tej masie fajnych. Ale są takie podróże, po których wracasz i nakłaniają cię do takiej refleksji nad życiem, super. Po tym, co tam widzisz? Zawsze. Oczywiście, że tak. Szczególnie do krajów trzeciego świata i tam, gdzie powiedzmy panuje... też taka bieda, nie? Bo nam się czasami wydaje, porównujemy się do tam krajów, prawda, zachodnich, nie? I myślimy, że taka Polska to jest taka średnia, wiesz, a tak naprawdę, no mamy zajebiście, nie? Mamy serio zajebiście i to moim zdaniem trzeba naprawdę docenić. I dlatego też polecam podróżować, żeby... No, dobra. Żeby doceniać to, co mamy. No tak. Prężnie działasz na YouTubie, a czy gdzieś jeszcze w najbliższym czasie będziemy mogli cię zobaczyć, czy może masz jakieś w najbliższym czasie nowe pomysły, projekty? Wydaje mi się, że na razie się będę skupiał na YouTubie i na Instagramie, to są takie moje, powiedzmy, platformy, w których się uzewnętrzniam, ale nie mam pomysłu tak naprawdę na coś innego. No.
jako że jesteś już dość doświadczoną osobą, jeśli chodzi o działanie w social mediach, to powiedz mi, czy uważasz, że jeszcze jest na przykład taka szansa, że pojawi się coś nowego, na przykład jakiś nowy projekt na YouTube, który może przebić te, które już w ostatnich latach były na topie, na przykład jakiś nowy team czy coś, czy jeszcze może być coś, co może nas zaskoczyć na polskim YouTubie? Czy już widzieliśmy wszystko? Nie, zdecydowanie. Nie ma takiego myślenia w ogóle i na pewno moim zdaniem coś się tutaj szykuje, jakiś balon zaczyna nam rosnąć, coś pęknie, coś ciekawego się dowiemy. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego, że już było wszystko pokazane. Świat internetowy się rozwija, coraz więcej nowych twórców, coraz więcej ludzi, coraz więcej też mimo wszystko pieniędzy w tym, co napędza. Także 100%, że możemy przygotować sobie popcorn, usiąść na sofie i czekać na jakieś fajne wydarzenia, nie? A co sądzisz o Freak Fightach? Myślisz, że już się kończą, czy dopiero rosną? Kurczę, wydaje mi się, że... No, dobre pytanie. Wydaje mi się, że się nie kończą. Przepraszam, że ci przerwę, ale mówisz to chyba piąty raz, więc bardzo mi miło. Powtarzasz dobre pytanie co chwilę. Tak? Aha, dobra. Dobre pytanie. Kończą się, czy idą w siłę? Kurde, wydaje mi się, że jeszcze będą trwały, ale organizatorzy, włodarze mają dobry pomysł, jak je urozmaicać i na pewno wydaje mi się, że są potrzebne zmiany, bo widać takie zmęczenie materiału, ale to nie umrze tak szybko, prawda? To się wznosiło powolutku, gotowało, także raczej nie widzę tutaj rychłego końca, takiego szybkiego, nagłego. A czy siebie widzisz kiedykolwiek w tych Freak Fightach? No tak naprawdę na razie chciałbym dokończyć kilka swoich projektów, które mam, by kolidowało to po prostu z Freak Fightami, bo rzeczywiście trzeba się bardzo mocno poświęcić. I w przyszłości nie mówię nie, tak? Ale teraz raczej wolałbym się skupić na tym, co sobie postanowiłem. No. Rozumiem. To wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.